Hej, cześć, siemano, witajcie serdecznie, jestem Dominik, witam was w kolejnej części Tomb Raidera, tym razem Rise of Tomb Raider. Pamiętacie serię z Tomb Raidera, którą przechodziłem na moim kanale? W końcu mam okazję przejść najnowszą część Lary, z udziałem Lary, więc zaczynamy nową grę Lara Croft Tomb Raider. O, weźmiemy sobie poziom Tomb Raider. Taki, no. Tomb Raider. Jedziemy, fajny efekt kuleczek. Co sprawia, że chcemy przekraczać granice ludzkiego poznania? Już muszę napisy włączyć. Zapuszczać się w nieznane. Jako dzieci kwestionujemy otaczający świat. Uczymy się, ale stopniowo. Zatracamy umiejętność dziwienia się. Ale nie wszyscy. Są odkrywcy, poszukiwacze prawdy. A ten psu. Ten pies w ogóle jakiś hardcore. Kształtują przyszłość całej ludzkości. Nasza ekipa ma już dość. Oho. Nic nie przekona ich do zapuszczenia się w te góry. Gdzieś tam jest zaginione miasto. Przed nami niezła wspinaczka. Nie poddam się. Wiem. Powinieneś tu zostać z ekipą. Nie ma mowy. Idziemy w góry. Czekaj na widok, Laro. Złap moją rękę. Dobra, udała się. Dzięki. Ciekawe, jak on tam wlazł z tym plecakiem. Wspaniale. Ale zsuwający się ze szczytów śnieg to zły znak. Idziemy? O, jest. Szlak prowadzi na górę. Ze szczytu będziemy mieć świetny widok na dolinę. Dobra. Możemy trochę zwolnić? Ten wiatr jest obłędny! Wow. Nie możemy się zatrzymywać! Nie ma się teraz, zacznijmy schować. Nawet jeśli nic tam nie znajdziemy, pamiętaj, że twój tata byłby z ciebie dumny. Mam jednak co do tego dobre przeczucie. O, jest jakieś wejście. O, shit. Wszystko w porządku? Straciłam równowagę. Nic mi nie jest. O, shit. Mało brakowało. Laro! Wszystko w porządku? Johna! Tutaj jestem! Zejdę tam po ciebie! Nie! To zbyt niebezpieczne! Nie! Czemu ona wskoczyła mi tak dalej? O Jezu, pierwsza śmierć. Oczywiście standard w grze. Tu mnie zmyliło. Skok, a ja w prawo. Nie! To zbyt niebezpieczne! Ściana, wspinaczko. Dam radę wspiąć się na górę! Jesteś pewna? Zostań tam! Mam sterowanie jak w tej poprzedniej części Tomb Raidera, więc... Więc spoko. Chyba teraz tam muszę iść. Już gościu. Dałem radę. W porządku. Chwyć mnie za rękę. Mam cię. Ło. Nice. Niech cię, Larry. Przyprawisz mnie kiedyś o zawał. Spoko. Nic ci nie jest? Spoko. Nie. Idziemy. We must ruszać. Ruszamy dalej. Jest. Exp rośnie. Chyba musimy przez nią przejść. Bardzo dobrze. Przynajmniej nie będzie tam wiało.
Hardkorowe góry. Gdyby zepsuła się pogoda, możemy zażyć się w tej jaskini. Naprawdę myślisz, że wow. Idziemy do zaginione miasto? Jasne. Wiem, że mnie trochę ponosi, ale ten stary tropiciel mówił, że widział w tych górach ruiny. Już przeszliśmy? Szkoda. Wow, 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 wow. Możemy się zatrzymywać. Gdybym miał do ukrycia zaginione miasto, pewnie zrobiłbym to na takim właśnie zapomnianym pustkowiu. Mam nadzieję, że ludzie z Trójcy nas nie ubiegli. Ale śniegu nawaliło. Ho! Dobra. Cutscenka. Co ty myślisz? Jesteśmy już blisko Johna. Czuję to. Jeszcze chwila i będziemy na szczycie. Dobra. Zobaczymy, co tam jest. Jesteśmy już bardzo blisko chyba. Ale z moją asekuracją. Ale z moją liną. Podłoże wygląda dość stabilnie, ale trzymaj się blisko ściany. Dobra. Komu ty to mówisz, człowieku? Zaraz pewnie się poślizgnie. Dobra. Z jak on spadnie, to ja razem z nim. Spokojnie, trzymajcie się mnie. Uważaj. What the fuck? O mały włos. No. Nie wiem, czy on da radę z tym plecakiem. Dobra, ale fajny efekt. Wspinaczki. Shit. Ale był tylko taki efekt. Źle? Chyba źle. A teraz dobrze. To co ja wtedy zrobiłem źle? Nie mam pojęcia. Jest. Johna, udało się. Widzę ruiny. O Boże. Lara! Burza. Już jedna burza nam pokrzyżowała plany. Ajajaj. Macie. Mam. Lara. Słyszysz mnie? Tak. Pociągnę cię. O kurwa. Za ciężka jest Lara. Damy radę, damy radę. O tam! Szybko! Przerzuć mnie na drugą stronę! No, trzeba się rozbujać teraz. To tak jak w tym kokonie na początku. No, blisko jesteśmy. Jesz, ostatni ruch. Boże. Nie! Nie! Laro! Nie utrzymam cię! Lina się ześlizguje! Chwila. Chwila. Mam. Teraz szybko do góry. O, lawina. Rusz się!
biegamy. Zawróć Johna, znajdź schronienie. Wow, co to tutaj, jakiś silnik? Wygląda jakby to jakiś silnik. Wow, świetnie. Dobra. Drodzy, taka akcja na początku filmu. Filmu, Boże, gry. Gameplaya. Stara dobra Lara i skocz. Dawaj Lara, nie możemy się teraz uciągać. Ostatni skok. Kadstenka. Mam nadzieję. Żyjemy? Dwa tygodnie wcześniej, super. London. Anglia. England. W życiu najgorsze jest to, że tak szybko się kończy. Starzejemy się, marniejemy, umieramy. To są zapiski tej jego, jej ojca. O, Rasputin to jest. Wierzę, że tak. Prawda kryje się w wielu mitach i legendach. Prawda niedostępna dla nauki, będąca czymś głębszym. Kluczem do życia wiecznego. Ciekawe. Chyba znalazłem następny fragment układanki. Jednak wow. Nie jestem jedynym poszukiwaczem. Ktoś mnie śledzi i obserwuje każdy krok. Już wiem, że to trójca. Pradawna, bezwzględna sekta chcąca przejąć kontrolę nad przyszłością ludzkości. Kurde. Muszę działać z jakąś sektą będę walczył chyba tutaj. Gdyby coś no fajnie, fajnie. Larze, albo Anie, ale kto to tak szuka? To chyba nie jest Lara. Lara w końcu była na zewnątrz. Teraz Lara wchodzi. To może ci z tej sekty wleźli tu. Na pewno. Coś tak czuję, że jakiś przywódca tej sekty specjalnie. O, oknem. Jakiś leszcz. No, teraz się logujemy, Lara. O! Huhu, czekanem go. Kto to? Lara! To ja! Jezus Maria. O Boże, przepraszam. Co ty tu robisz? Brukowcy znowu się do ciebie dobierają, więc przyda ci się towarzystwo. Kolejne kłamstwa. Śledził cię ktoś? Śledził? Oczywiście, że nie. O co tu chodzi? Wydaje mi się, że znalazłam grobowiec. Chyba żartujesz. Mit o proroku okazał się prawdą. Tata miał rację. Laro, twój ojciec był chory. Nieprawda. Chory. Bliski wyjątkowego odkrycia, zdobycia konkretnych dowodów na istnienie nieśmiertelnej duszy. Kochałam Richarda i mogłam zostać jego żoną. A mogłaś? A nie... Życie go jednak złamało. Nie chcę patrzeć, jak idziesz w jego ślady. Ale Anu,
On się nie mylił. A tu chyba jakaś jego... Bo z jej macocha. Jak ona mówi do niej po imieniu? Mój Boże, Laro, nie! To szaleństwo! Syria! O, no grubo. Zajmij się własnym życiem. Idziemy do piekła. Wróć do domu. Wiesz, że nie mogę tam wrócić. Ale ta obsesja zniszczyła twojego ojca. Widziałam coś. Coś, czego nie potrafię wyjaśnić. Teraz rozumiem, co działo się z tatą. To tylko legendy. Bzdury. Nie idź w jego ślady. No za późno. Wiesz, gdzie się to zaprowadzi. Do grobowca? To ma teraz dla mnie sens. Znajdę grobowiec proroka Anu. Znajdziemy, Lara. Bo ja też z tobą idę. Trochę mniej przygotowany, ale idę. Skłopien. Hej. Właśnie wjeżdżamy w strefę wojenną. Na pewno wiesz, co robisz. W końcu ciepło, kurwa, bo już ten śnieg mnie dobija, aż mi się zimno robiło. Tracisz tylko czas. Syria. Nic tam nie ma. Po prostu jedźmy dalej. Ty płacisz. No, ja płacę, to wymagam. Jedziesz, jedziesz. Kurwa. Coś tu nie gra. Już nas śledzą. No już, kurwa. Tylko lokalna milicja. No. Zaraz będą pruć z rakiet. Powiedziałeś o mnie komuś, tak? Zapłacili więcej niż ty. O ty. No już, dokończę, ty skurwielu. Co? Nie było mowy o strzelaniu. Zabierz nas stąd! Cholera, cholera! Sam żeś się kurwa wyjebał teraz. Kurwa, idealnie trafili w niego. Dobra, kochani, możemy kończyć ten odcinek pierwszy. Tylko się wydostaniemy z tego auta. Jep. Czekam, oczywiście jest. Fuck. Znowu gdzieś kuźwa ląduje, ale ona tak samo ubrana jest. Może inne buty ma trochę. Kochani, witamy w Syrii. Dobra, kochani, ale to będzie nasz... To będzie koniec pierwszego odcinka The Rise of Tomb Raider, więc trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku Tomb Raidera. Hej!